Hej moi mili, z tej strony Shiro i jak widzicie wróciłem do was po dłuższym czasie. Mam nadzieję, że z nagraniem będzie wszystko w porządku, bo w sumie robię to dosyć tak na świeżo. Gierkę w sumie to ściągnąłem jakieś 20 minut temu. Oczywiście przygotowanie do streamu i tym podobne zajęło mi trochę czasu. Znaczy do streamu, do nagrywania. Wybaczcie, to są niestety przyzwyczajenia z naszych live'ów. Moi drodzy, My Time at Portia jest grą firmy Team 17. Na pewno ją kojarzycie z serii Worms. Przynajmniej tak mi się wydaje, że to był Team 17. Aczkolwiek, no, mogę być w błędzie, ale raczej tak. Tak czy inaczej. Moi drodzy, zagramy sobie w tą grę. Mam nadzieję, że zrobimy z tego jakąś dłuższą serię. Jeżeli się nie będzie wam ta gierka podobać, po prostu zrobimy taką króciutką, 3-odcinkową maksymalnie. I pewnie zaczniemy inną gierkę. Ja jak widzicie już sobie tutaj pograłem troszeczkę, w sumie w jakieś 2-3 minuty. Postaram się dodać wam polskie napisy, dzięki czemu będziecie mogli zrozumieć mniej więcej fabułę w tej grze. Produkcja myślę, że bardzo przypomina Stardew Valley, więc myślę, że taki w sumie sandboxik dla nas będzie dosyć fajną odskocznią. Tak więc zaczniemy sobie nową gierkę. I tutaj podczas robienia tej naszej postaci i tak dalej, ja was opuszczę i dopiero zobaczymy się już jak tą postać zrobię, bo ja jestem taką osobą, która lubi dosyć długo spędzić właśnie w kreatorze postaci i tak dalej, więc do zobaczenia za chwilę. Okej, moi mili, jestem już do u was z powrotem, wybierzemy sobie jeszcze głos. Myślę, że ten będzie w porządku. Dobra. No to rozpoczynamy nową grę. W sumie powiem wam, że zbytnio, jeżeli chodzi o te opcje, no są dosyć ubogie. Nie oszukujmy się, trzy w sumie, no, cztery typy brody, no, licząc jeszcze oczywiście ogoloną. No włosy w sumie też nie są zadowalające jakieś tam super, no aczkolwiek. Nie jestem, że tak powiem, zawiedziony. Zobaczymy, co tam dalej pójdzie. Dobra, no to zaczynajmy. We're coming up on Portia. Whoa, that looks beautiful. What are you gonna do there? Ruin diving? Something like that. We get someone like you once in a while. Always seeking that adventure. Good to be young. Well, good luck to you. Thanks. No, zaczyna się w sumie standardowo. Presley, how you do? Ah, good to see you again. Hope you had a pleasant journey from Barnarok, right? That's quite far. W sumie nie będę wam tego czytał, no skoro mamy lektora i tak dalej, mamy ogólnie no, dialogi głosowe. Myślę, że po prostu napisy tu wystarczą. Yeah. Anyway, I'm here to show you to your workshop, so if you would please follow me, it's pretty close. I wonder what it's like. I didn't get to know my pa too well. No one's been working there since your pa left Portia so many years ago. He was a good friend. Yeah. Okej, czyli odziedziczyliśmy jakiś dom po dziadku, z tego co rozumiałem. Okej, czyli mamy tak, Dasha. Mamy skoka. Okej, nie pozwolili nam niestety. Here we are, your workshop. This place sure has seen some wear and tear. What do you think? Looks homely. Now then, here's a letter from your father. He asked me to present it to you when you've seen this house. O Jezu, wiecie co? Ja straszną gapę popełniłem.
I w sumie tutaj nie chodzi o dziadka, tu chodzi o tatę. Okej, okay, nieważne, no tak, w sumie pa. To jest dosyć taki skrót. Okej, okay, Shiro, when you read this letter, I will already be on the other side of the world. I'm sorry about that. I'm sorry that I'm not the father you want to, me to be. This was also sudden, so I didn't have much time to tell you or figure out how to take care of you. Then I thought about this workshop. I might not look like much now, but I will brace you from the wind and cover you from the rain. I have left my workshop handbook that details how I created things in my workshop. The rest is up to you. Do your best and live a wonderful life. You will always be my pride and joy, Pa. No, przepraszam was, telefon. Ogólnie jest tutaj powiedziane, że musiał wyjechać, że nas przeprasza, że nie jest takim ojcem, jakiego byśmy chcieli i tym podobne, tak więc... życzył nam po prostu powodzenia. Here's the workshop handbook of your pa's. Take your time. Come to the Porsche Commerce Guild tomorrow. It's located around Peach Plaza. Can't miss it. As much as I like to give you a builder license right away, you need to prove your worth through a couple of tests. Got it. Tomorrow. Anyway, I'll leave you be. Get some rest. Bye, Presley. Thanks for your help. Okej, okay, czyli jutro rano musimy się wybrać do naszego majora. Przynajmniej tak mi się wydarzył major. My head hurts. I didn't sleep well at all from all the breeze coming through the cracks last night. Okej, okay, sterowanie jest naprawdę dosyć dziwne i takie zrobione po macoszemu. Tu widzicie, jak te animacje przechodzą. Mamy tutaj dosyć sporo roboty, jeżeli chodzi o nasz domek, o nasz workshop. Aha, tutaj mamy ogólnie helper. Nasz furniture. Jezu, jak to się nazywało? Meble. Człowiek wie, o co chodzi, ale niestety dostaje takiej amnezji. Okej, okay, co my tu mamy? Mamy jakiś crafting. O, czyli mamy też tutaj walkę. Mamy siekiery, mamy wędki, mamy pikaksy. Już myślałem, że może będą jakieś akcesoria, typu jakieś... A, są nawet, dobra, jest atak, talizmany, o. Jest jedzenie, mamy nasze meble. Kawałki drewna, misje i tym podobne, okej. Okay. Widzę, że możemy sobie dokupić placu. Assembly station. O, okej. Okay. Czyli tu możemy sobie składać różne rzeczy. No, potem to jeszcze ogarniemy, nie będziemy sobie teraz zajmować tym głowy. I możemy sobie tu bez problemu to wszystko stawiać i asemblować. O, czyli nawet będą pojazdy, świetnie. Nawet jest skrzynka jak w Stardew Valley. Tutaj ogólnie mamy jakiś biuletyn, pewnie jakieś informacje z miasta i tym podobne. I mamy jakąś skrzynię pierwszą, co tutaj będzie? Worn gloves. Co nam to daje? Atak plus 5, critical damage z melee 100%, serio? Da się to jakoś założyć? Czy to jest już po prostu jako broń? To jest jako broń, okej. Okay. Commerce Guild with Presley. Presley, przepraszam. Dobra. Czyli musimy, z tego co widzę na minimapce, musimy iść tam na górę do miasta. Zbieramy sobie od razu jakieś surowce, typu drewno, jakieś kamyczki. O, pod shiftą mamy sprint. Skaweczki. Snakeberry. XP. Dobra, kilofa nie mamy. To nie Minecraft. A możemy kopnąć. No, kopnij. Co nam to da? Nic to nam nie da.
A jednak coś dało. Rubber fruit. Czy my to możemy zjeść? A, to nie to. Inventory. Dobra, drewno sobie tu przełożymy, kamienie również. No w sumie wszystko sobie przełożymy. I ten bar exchange. Mamy XP, zdrowie, staminkę, endurance, attack, defense, critical chance, melee, critical damage, ranged, critical damage. Czyli standardowe takie nasze statystyki. Okej. Okay. Idziemy dalej. Na razie z wami nie gadam, bo chcę iść do Persiego. Presley. Town Hall, okej. Okay. Mamy nasz ratusz główny. Kim ty jesteś? Mogę z tobą porozmawiać? Welcome to town, new builder. I'm Gale, mayor of this wonderful city. If you have any issues or concerns, just drop right on by. Okay. My sweet Ginger is waiting for me to have dinner. I need to head home right after I finish the work. Not a minute's delay. My sweet Ginger is waiting for me to have dinner. Czyli więcej już nam nic nie powiesz. Co znaczy RPS? A, Rock, Paper, Scissors. Czy mieliśmy iść do Majora? Nie, do Commerce Guilda. To nie był Mayor. O Jezu, ja jestem dzisiaj normalnie niedowalony. Chciałem być grzecznym, bo to tutaj mieliśmy wejść. Commerce Guild. Nice to see you. How are you settling in? Hang in there. Let me introduce you to the Commerce Guild. We're the organization that orchestrates trade across the entire Free Cities region. This is the Porsche branch. We're pretty busy throughout the year. Now then, let me give you your builder test. This is pretty easy. Make an axe and pickaxe and bring them to me. You need to have wood and stones to make these. You can gather them on your own or buy them from... After you have the raw materials, you need to craft the items on a work table. I saw your pa's old one in your yard, so check and see if that still works. Mhm. Dobra, czyli musimy zrobić siekierę i kill-off. Czyli to nasz taki pierwszy teścik w sumie tutaj. Ja znowu pomyliłem Majora z Commercial Guild. Czyli to jest taka gildia handlowa, można powiedzieć. Znów zwaliłem. Dobra, gdzie to był nasz workbench i co my możemy tu w sumie zrobić? A, tu jest wejście, okej. Okay. Tu był nasz workbench. Dobra, co możemy zrobić? Pickaxe. 8 drewna, 5 kamyczków. Robimy. Mamy XP, mamy pickaxa. Co potrzebujemy na simple axe? 5 kamienia, 8 kamienia, 5 drewna. Tylko, musimy go zupgrade'ować, a jak to zrobić? Jak możemy zupgrade'ować nasz workbench? Czy ja mogę coś tutaj zrobić? Handbook. To nie. No dobra, wszystko pięknie, ładnie, ale jak ja mogę zupgrade'ować nasz workbench? Gdzieś tu będzie. Bookshelfy, dropboxy to raczej nie. Dobra, tak czy inaczej, bierzemy sobie kill-off, idziemy troszeczkę kamyczków pozbierać. A, tu jest kamień, okej. Okay. Cyk, cyk. O, znacznie więcej expo pleci. Mamy 6 kamienia. I jeszcze więcej kamyczków. I wleciał nam copper ore. Trochę drewna. Strasznie czuła jest tutaj ta myszka. Jakieś herbsy, snakeberry, caterpillar. Okej, okay. A co tutaj w sumie było? Tu może mogliśmy sobie powiększyć działkę, rozumiem, tak? Za 1500 gold. Czy to nie jest gold, po prostu tylko literóweczka. O. Jakieś kolejne patyczki, czy nic nie ma? Halo, gro.
Czemu mi nie dajesz żadnych patyków? O, 12 chyba, prawda? Tak, 12:03. To już wiemy, że jak dzwony biją, no to niestety jest 12. Czy niestety, albo istety. Co to jest? Marble. Marmurek. Czy nasz kill-off ma jakieś durability? Chyba nie. Mamy skill pointsy, skill pointsy. To są te punkty pewnie... staminy, tak? Każda akcja pewnie od nas oczekuje jakiegoś tam punktu staminy. 72, w sumie nie spojrzałem ile tam było. 70, tak. Czyli trzeba spać, żeby cokolwiek zrobić, dobra. Zyskaliśmy level up. Ale to nie zmienia faktu, że potrzebuję trochę drewna. Nie, kopać tego nie będziemy już, nie ma sensu. A w sumie nie zauważyłem tych pointsów. To nie są skill pointsy, tylko to są, nie pamiętam. Stamina points, o. Tak właśnie. No dobra, ale serio żadnego drewna nie ma? 3 drewna to będzie za mało. No i nie wiem, czy nie będziemy musieli jednak kupić tree farm. O. I grzyby, dobra, grzyby to ja zbiorę. Dobra, za niby są drzewa, ale żadnych patyków. Gdzie są patyczki? Gdzie są patyczki? O, na prawym przycisku muszę mieć rolkę. Miło, nie powiem. Ale zżera tyle staminy, że o matko. No, znajdziemy coś, czy nie znajdziemy nic? Nie znajdziemy nic. Cholera, serio nie ma żadnego patyka? Nic, a nic, really? Mamy kill-off, ale nie mamy niestety siekiery. O, cóż tu jest? Aha, tree farm is currently closed. Zamknięta. Ej, no serio, nie ma żadnych patyków, naprawdę? Tak być nie może. Jezu, czuję się jak w jakimś MMO, level 20, wow. Dobra, to raczej tu nas nie powinno być. No, ogólnie graficznie nie jest źle, no ta gra ma swoją taką stylistykę. Prostą, aczkolwiek ładną. Fakt nie jest jakoś tam super cudowna, ale nie jest ta grafika tragiczna. Pick up? Czy ci mogę wziąć? A, to pod F. Aaaa, dobieramy. Mamy kurczaka. No dobra, nie będziemy go zabierać. My nie kradniemy na razie przynajmniej. Dzień dobry, panie strachu na wróble. Czy ja mogę cię zaatakować? Nie mogę cię zaatakować. Dobra, jest zabawnie. Znaczy w sumie nie, bo nie ma patyków. Nie wiem, co mogę tu zrobić z tym. O, są patyki. Dobra, to ja tam leciałem specjalnie, a patyki są tu z boku. Przecież mamy ich 5? Mamy ich 5. A potrzeba było chyba 8. Albo kamieni potrzeba było 5. 8. Ladybug. I'm Jack. Right? I'm Jack. Nice to meet you. I hope you have a good time in town. Miss Lucy gave us so much homework for tonight. Okej, okay. Poznaliśmy Jacka, który ma problemy z pracą domową, czy problemy, ma dużo jej zadanej. Ej, no naprawdę nie będzie więcej patyków? No kurczę, tych patyków to powinno być tu nawalone. Wow, wy mnie nie bijecie, prawda? Lamy, kolorowe lamy. Dobra, jest godzina 17:31, a ja jeszcze nie zrobiłem nic. Co to jest? Aha, kupa. Okej. Okay. To była kupa. O, są patyki. I nie wiem, co to jest. Capture menu?
Aha, czyli możemy sobie lamę złapać, o ile zrobimy pułapkę. Nie powiem, jest tu co robić, ale nadal interesuje mnie, jak mogę zwiększyć sobie... A nie mu... A może muszę? Czy nie muszę? Nie musiałem, okej. Okay. Czy ja nie zjebałem czegoś? Proszę, powiedzcie, że nie zjebałem czegoś. Nie, nie zjebałem nic, dobra. Szczerze, że myślałem, że zrobiłem dwa kilofy. Już pewnie nie zdążymy do naszego... Do naszej gildii. Gdzie ona była? Tutaj była. Ah, excellent quality. Nicely done. You can keep them. I just wanted to see what you can do. Now for the second test. You are to build a stone furnace. This one's a bit tougher. You need to use the assembly station in your yard to complete this task. Hmm. If I remember correctly, your pa kept a very detailed account of the things he made. You might want to flip through his workshop handbook and see if you can find a diagram for the stone furnace. Once you have a diagram, just use it on the assembly station in your yard to start construction. Okej, okay, czyli musimy teraz robić piec. No, dzięki kolego. W sumie dobrze, że zebraliśmy tyle kamienia. Będziemy robić piec. Czy tam biegnie świnia? Iwa? Oink? Gloglo, serio? Okej, okay, jesteś trochę creepy. Dobra, mieliśmy zrobić piec, tak? Gdzie był ten piec? Stan for Nance. Czekaj. Jak to kurwa działa, to ja nie wiem. O, przeklałem znów. Serio, nie mam pojęcia. Mogę jakoś to zaznaczyć? Ja chcę tutaj włączyć to. O, mogę. Okej. Czyli tak. 10 drewna. Mamy 5. Idziemy jeszcze szybko po drewno. Raz, dwa, trzy. I jeszcze raz. Ile drewna. To już nie będziemy szukać przynajmniej. Dobra, to tak. Tu jest drewno. Stone stool. Czy ja mogę zrobić stone stool? Trap box, nie. To też nie. A, to po prostu. Możemy zrobić luz. Jednak opłacało się zbierać tyle kamienia. Widzicie, ile zaoszczędziliśmy czasu. Dobra, to tak, to idzie tu. A, już zrobiliśmy, rozumiem, tak? Wow! A, i możemy sobie to teraz ustawić, gdzie chcemy. Czy ja mogę to... A, klawiszem T się obraca, tak? Dobra, na razie sobie to postawimy. Mam nadzieję, że się potem da to... Tak, da się to przenieść. To jest powiedziane, że możemy to podnieść i podobne. Okej. Okay. Kło, copper bary. Ojej. Serio? 2,5 godziny? Refuel. Czyli potrzebujemy jeszcze drewna. Drewno. A mogę takie wielkie drzewo ściąć, czy nie mogę? Nie mogę. Samstwo. Musimy ścinać krzaki. Ale w sumie krzaki też urw. Dobra. Wiem, że powinienem iść oddać ten pseudotest, aczkolwiek chcę zrobić sobie trochę. 10 mam tylko? Naprawdę? Chcę zrobić sobie trochę copper bar.
Możemy jeszcze stone bricki zrobić, ale... Chcę zobaczyć, czy po prostu to liczy jako 2,5 godziny naprawdę? Nie róbcie sobie jej. Uff. Jezu, serio, myślałem, że to już po prostu 2,5 godziny będziemy czekać na jednego bricka, ale... Kurde, na jedną tą... sztabkę. Nie no, powiem wam szczerze, że zapowiada się ciekawie. W sumie byłem bardziej sceptycznie do tej gry nastawiony. Ale w sumie nie jest źle. Czy możemy sobie coś naprawić? Nie mamy drewna. Dobra, to skoro jeszcze mamy 32 stamina pońcy, to ja myślę, że zbierzemy jeszcze trochę drewna. Jakoś niedużo, ale troszeczkę. I jeszcze sobie naprawimy troszeczkę nasz pseudodomek, który jest w stanie opłakanym. Widzę, że te narzędzia serio się nie psują, więc można ciachać, ile stamina pozwoli. Dobra, 12 stamina pońców. Ciekawe, czy ta naprawa nam jeszcze coś zabierze. Jeżeli zabierze, to będzie lipa. Dobra. Użyjmy. Mieliśmy 12 pońców. Jest 12 pońców, czyli nam nie zabiera. Naprawmy ten pierdzielniczek. U, tu będzie więcej chyba, prawda? 20 drewna, serio? To już nie na dzisiaj. Nie na ten odcinek. Tu jeszcze możemy. 10 chyba mamy, 10. Dobra. No akurat w sumie nie mamy już nic. Ale moi drodzy, dzięki wielkie, że byliście tutaj ze mną na tym pierwszym odcinku. My time at Portia. Ja zabieram się za rendering tego i zobaczymy, jak ten pierwszy odcinek się przyjmie. A do tej pory dzięki wielkie. Mam nadzieję, że napisy się przydały i do zobaczenia już w drugim odcinku, bo na pewno będą 3. A resztę zobaczymy po prostu, jak wam się to spodoba. Tak więc jeszcze raz dzięki wielkie i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej, hej.